Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dziś przedstawimy sobie przyimek obok, koło, przy. Po angielsku można by powiedzieć next to, beside, by oraz past. Next to i beside właściwie są synonimami bezpośrednimi. By jest też bardzo podobne. Natomiast past jest zupełnie innym przyimkiem na obok, ale o tym za chwilę. Na początku przedstawimy sobie next to i beside, bo one praktycznie są synonimami. Ale można by znaleźć drobną różnicę. Next to znaczy obok, ale bardziej w sensie koło, czyli blisko kogoś lub czegoś. Na przykład I saw a boy sitting next to her, czyli widziałem chłopaka siedzącego obok niej lub koło niej. Tu mamy ing z siedzącego, czyli imię słów czynny, oncy, onca i tak dalej. O imię słowach czynnych i biernych mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. I drugi przykład, there's a big bank next to my house, czyli obok mojego domu jest duży bank. Tu jest struktura there is, często mylona ze strukturą it is, o tym też mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. Czyli obok mojego domu lub koło mojego domu. Natomiast beside znaczy obok, ale to coś przynajmniej z założenia powinno być w równej linii. Tak jakbyśmy siedzieli w kinie jeden obok drugiego i wtedy właśnie powiemy obok jako beside. Bo next to ktoś siedział obok mnie lub koło mnie. Czyli on niekoniecznie siedział dosłownie obok mnie, tylko na przykład przede mną w kinie. To siedział po prostu koło mnie. I przykładziki. He was sitting beside me, czyli siedział obok mnie, ramię w ramię. Ale jak popatrzymy na ten przykład, our school is right beside a river, no to tutaj przetłumaczymy, nasza szkoła jest obok rzeki, koło rzeki, no i tu akurat sobie trudno wyobrazić, żeby to było w równej linii. Także Anglicy, jak widać, nie do końca się trzymają tej zasady w równej linii. Stąd mówimy, że next to i beside to synonimy. I teraz ważna rzecz, pamiętamy, że jest jeszcze przyimek besides. Besides nie ma nic wspólnego z besides, znaczy oprócz. Na przykład, who was there besides you? Kto tam był oprócz ciebie? O różnych zwrotach na oprócz, bo w języku angielskim jest kilka słów na oprócz, mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. I teraz kilka słów na temat przyimka by. Też niektórzy tłumaczą to obok, ale to jest bardziej w sensie przy, blisko. Przy. Często to używamy ze słowem window, door, sea, river i lake. Czyli na przykład siedział przy oknie, siedział przy drzwiach. Ale tu akurat chyba nie powiemy, że byliśmy przy morzu, tylko nad morzem, nad rzeką, nad jeziorem. I przykład. She stood by the window, czyli stała przy oknie. She was sitting by Peter, czyli siedział przy Piotrze. We spent 2 weeks by the coast. Spędziliśmy 2 tygodnie teraz gdzie? Coast to wybrzeże. No my nie powiemy przy wybrzeżu, tylko raczej nad wybrzeżem. She sat reading by the fireplace. Siedziała czytając przy kominku. Let's go camping by the seaside. Jedźmy pod namioty nad morze. Czyli ten przyimek by, gdzie niegdzie możemy tłumaczyć obok, na przykład obok, albo przy, albo nad. I ostatni przyimek to past. On też jest tłumaczony obok, tylko uwaga, jego użyjemy jak jesteśmy w ruchu. Czyli na przykład przejechaliśmy obok muzeum. Musi być ruch, że jedziemy obok muzeum. I w takim sensie obok, jak jest ruch, można też użyć to by, które było tu wyżej. I przykład. We went past your house. I przejechaliśmy w czasie przeszłym obok twojego domu. He walked by me without saying hello. Czyli przeszedł obok mnie bez powiedzenia cześć, czyli my powiemy nie mówiąc cześć. I na koniec popatrzmy na takie 3 zdania. She was sitting next to me, she was sitting by me, she was sitting beside me. Czyli generalnie wszystkie można tłumaczyć, ona siedziała obok mnie. Ale jakbyśmy się przyjrzeli tak dokładniej, o co może chodzić, no to next to me można tłumaczyć, że siedziała koło mnie, ewentualnie obok mnie. She was sitting by me, siedziała przy mnie. I she was sitting beside me, siedziała obok mnie. No, ale to, co mówiliśmy wyżej, przynajmniej tak stricte gramatycznie, to powinno być, że siedzieli w linii, czyli ramię w ramię.